Witajcie kochani w nowym filmie. Mam nadzieję, że zostaniecie dzisiaj ze mną na cały dzień. Super, że jesteście, bardzo ogromnie się cieszę. Dzisiaj rano miałam przeboje z autem. Jakoś zaczęło dziwnie chodzić, buczeć okropnie, że tak się wystraszyłam, że dalej nie pojadę, a jak później jeszcze odbiorę dzieci i w ogóle no dramacik, a jeszcze przecież mamy zajęcia z Alanem. No ale na szczęście zgasiłam silnik, później znowu zapaliłam. I już chodził normalnie, tak więc było dość tak strasznie. Przynajmniej dla mnie obawa była, ale wszystko się dobrze skończyło. Szybki makijaż zrobiłam, dzisiaj się tak nie malowałam, bo nie mam za bardzo czasu. Uwielbiam się malować, ale czasami też nie chce mi się. Tak jak zresztą pod komentarzami widziałam, że dziewczynom też się nie chce, bo pisały właśnie. Ja jestem też z tej grupy, ale żeby nie straszyć innych, to się pomaluję, chociaż odrobinę. Tak więc dzisiaj zaczynamy dzień. Dzisiaj czas wreszcie na świąteczne paznokcie. Tak więc zmieniam na bardziej świąteczne. Już mam, sobie wybrałam wzór. Ciekawe, czy znajdę go wśród tych wszystkich zdjęć moich. Już szukam. Czy ja Wam to pokażę? Już mnie ręka boli od trzymania aparatu. O, tak sobie zrobię, podtrzymam sobie nogą. Poranek naprawdę bardzo fajny, wstałam. Nie miałam żadnego z tym problemu. Oliwka troszeczkę, ale to nic. Mam super plan na działanie. Mam już te paznokcie. O, takie coś, nie wiem czy widzicie, bo nie mam podglądu. Takie paznokcie mi się marzą. Tak więc mam nadzieję, że wykonamy je i że będzie pięknie. Wiecie, taka mała sprawa tak cieszy. Warto robić coś dla siebie. Powinniśmy być dla siebie mili. I niektórzy nie są dla nas, ale my powinniśmy sobie to wszystko wynagradzać. Jak się spieszę, to coś musi być. Tamuje mi teraz ruch śmieciarka i niestety muszę... Kochani, zrobiłam paznokcie. Zobaczcie, jakie ładne. Tu są takie, tu takie. Oczywiście koncepcja się zmieniła, ale jak wiecie, ze mną to tak jest. Tak one wyglądają. Nie wiem, czy widzicie, czy nie, bo nie wiem, na podglądzie nie mam Was. Tak więc Was, siebie nie mam. Tak więc paznokcie bardzo ładne. Oczywiście koncepcja mi się zmieniła, no ale nie chciałam też tak za pstrokato, żeby było tutaj na wszystkich paznokciach, bo ja tak ograniczam się i nie lubię. Także tutaj są te lalki, co Wam wcześniej pokazywałam. Mam nadzieję, że widzicie, że wszystko jest ok. Dobra, to teraz jedziemy po dzieci. Jedziemy po prezent jeszcze, przed dziećmi. Prezent, tu mam już czekoladki, jakieś różne rzeczy. Jedziemy do paczkomatu po prezent, a później idziemy go dać. Tak więc, co ja tutaj mam, zaraz Wam pokażę, bo i tak to muszę otworzyć i włożyć. Mgiełka zapachowa z Victoria's Secret, to jest jedno, druga jest taka sama, mam nadzieję, że się będzie podobało. Lovely Spell, fioletowa. A tutaj mam, ja wiem, co tam jest, ale chcę Wam pokazać. Sama nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. O Boże, ile tego jest. Masakra. Tutaj mamy zapakowane kosmetyki, tak więc
Mam nadzieję, że się spodobają. Jedna i druga. Tak więc nie pokażę wam, co jest w środku. Tam było mydełko do ust, coś, żel pod prysznic, chyba no miniaturki. Nie wiem, czy miniaturki, czy większa pojemność. No chyba małe, bo to jest małe, ale powiem, że no kosztowało trochę, więc myślałam, że będzie większe. No ale mamy to wypchane po brzegi. Dobra, no to pakuję to tutaj. To tutaj. I mamy prezent. Dobra. To trzeba poukładać. Zobaczcie, ile tego jest papieru i folii bąbelkowej. Aż za dużo mi się wydaje, że powinni to jakoś inaczej robić. O! Jestem zadowolona. Mam prezenty. Mogę jechać. Zapomniałam wam powiedzieć, że to jest ze sklepu The Body Shop. Tam w środku są kosmetyki z The Body Shopu, no bo co innego. Tak więc mam nadzieję, że się spodobają. W każdym bądź razie piękna puszka. Kusi mnie, żeby otworzyć tą puszkę, więc otworzymy, a później zakleję, bo strasznie jestem ciekawa, co tutaj jest. Tak więc otwieramy tą puszkę. Mama, wow. Zobaczcie, jak to jest zapakowane tutaj. Amanda? Nie, bo to jest prezent. Ale ładnie pachnie. Jak ładnie pachnie. Co? To jest, są kosmetyki, ja ci tutaj już powiem. Tutaj jest The Body Shop Pink Grapefruit Shower Gel. Shower Gel. Tutaj mamy takiego pana z krzata na choinkę. Tu mamy Pink Grapefruit The Body Shop masło do ust. Tu mamy do rąk krem. Mydło. I tutaj jeszcze coś mamy małego. Tutaj mamy, chyba to jest do kąpieli taka bombka. Kula. Tak, kula do kąpieli. Dobrze, że Alan podpowiedziałeś, kula do kąpieli. Teraz muszę to wszystko zapakować tak, jak było, żeby się zmieściło. O, tutaj. Nie, tutaj było to. Tylko że jak teraz to odpakowałam i tego z powrotem nie zapakuję, jak było. Dobra. To. I to. O. Zapakowane. Boże. No tak średnio. Tak średnio to zapakowałam. Ja wiedziałam, żeby tego nie otwierać, ale widzicie, ciekawość jest silniejsza. Dobra. Tu. Z drugiej strony. Tu. Także fajna sprawa. Jeszcze to w domu przykleję. Tak więc fajne, fajne rzeczy. Dobra, jedziemy po oliwkę, bo Alan już tutaj ze mną siedzi. Jedziemy po oliwkę i później na zajęcia, później na kolejne zajęcia. W międzyczasie jeszcze coś zjemy. Już? Dobra, no to już.
wpadłam na super pomysł na obiad mielone z zapiekanymi takimi ziemniaczkami, z marcheweczką, z pietruszką, z czosnkiem, z pietruszką. No, będzie super. No i jeszcze tutaj mam świeżą, jeszcze ciepłą pizzerkę, więc zjemy, póki Alan jest na zajęciach. Więc dzisiaj szykuje się pysznie. Kochani, właśnie wróciliśmy do domu. Okropnie. Zrobiłam sobie kawę i mi odeszły wszystkie siły. Taka jestem senna i w ogóle no nic mi się nie chce. I dlatego może ten obiad zrobię jutro, bo dzisiaj dzieciaki pojadły bardzo dużo zupy u mojej mamy przed zajęciami Alana, a później w czasie zajęć Alana kupiłam drożdżówki, więc i Oliwka i Alan zjedli, więc na razie nie są głodni, później leci kolacja, a jutro na spokojnie na obiad sobie zrobię to, co zaplanowałam na dziś. Jeszcze cheerleaderki Oliwki i muszę sprzątać. Wiecie dlaczego? Bo pan jutro przyjdzie mi do okna, właśnie tak patrzę na to okno. Wiecie co, no nie domyka mi się. Jak jest otwieranie się na uchył, to po prostu zrobiła się tam szpara. I jak zamykam normalnie drzwi, to przez tą szparę leci mi zimne powietrze. Tak więc muszę po prostu to zrobić. Jak najszybciej, bo troszeczkę tak, no ciągnie od tego okna, no zimno jest, leci zimne powietrze i wiecie, tak jakby tutaj na dole było zamknięte rama, tak by była zamknięta okna, a u góry jest mega duża szpara i po prostu chyba się to otwarcie, ta wiecie, ta rączka, co otwiera okno, po prostu chyba się zepsuła, ten mechanizm cały i zaprosiłam tutaj pana, żeby mi to naprawił. Mam nadzieję, że się to uda, bo nie powiem, zrobili nam te kominy, to od tego też troszeczkę jest lepsza wentylacja i dodatkowo jeszcze to okno. A nie chciałabym, żeby mi dzieci się pochorowały. Właśnie z zajęć z Oliwką. Bardzo fajne zajęcia. Oliwka się wymęczyła, uwielbia je, więc ja jestem bardzo zadowolona. Tutaj Alan pije kolację. Już jest późno, więc będziemy kończyć. Ja jeszcze dzisiaj muszę odkurzyć i umyć podłogę. No ale jak trzeba, to trzeba, tak? Miałeś sprzątać swój pokój. No to idź jedz. I później pomożesz Oliwce, bo Oliwka właśnie sprząta pokój, no żeby się jakoś szybko ogarnąć, bo wiadomo, no tak jak mówiłam wcześniej, chłopaki, dziewczyny sprzątają swoje pokoje, a mama swoje i mamy podział i nikt nikogo nie wyręcza, każdy musi się nauczyć obowiązku, więc teraz co, kończymy już tego vloga, bo jeszcze muszę go zmontować, wczoraj w ogóle miałam takie przeżycia, zmontowałam vloga i ogólnie zrenderowałam, tak sobie się zastanawiam, dosyć szybko się zmontował vlog, dosyć szybko się przesłał. Coś tu jest nie tak, odpalam, a tam nic nie ma. Tak więc byłam wielce zaskoczona, ale że nie mogłam usnąć, no to jeszcze raz go skleciłam, bo wiecie co, z pośpiechu nawet go nie zapisałam, więc jeszcze raz musiałam go zrobić. Zrobiłam go szybko, bo mniej więcej pamiętałam co, gdzie i jak, więc zrenderował się też w miarę szybko,
I dodał się już, dodawał się bardzo długo, do rana. Ale wreszcie się dodał, no i nawet nie byłam zła, tylko po prostu nie mogłam spać. Nie wiem, przez, no ogólnie tak jakoś mam, więc stwierdziłam, że sobie zrobię jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak? Tak więc co, mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej, że łatwiej mi to wszystko pójdzie, że nic się nie stanie po drodze. I mam nadzieję, że będziecie ze mną, że oglądacie moje filmy. Bardzo Was pozdrawiam gorąco i cieplutko. Do zobaczenia w następnym filmie.